Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Solidaryzują się z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy. Społeczność Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach postanowiła zorganizować Dzień Ukrainy. Ukraina to nie tylko wschodni sąsiad Polski i bardzo bliski nam kraj. To państwo, które ma swoje tradycje i bogatą kulturę. Kraj z przepiękną przyrodą i pełnymi energii i dobrymi ludźmi. W Myślenicach jest nas 15 uczniów z Ukrainy. Uczymy się w liceum, technikum, gimnazjum, a także szkole podstawowej. Czujemy, że nie jesteśmy w domu, ale też nie w gościach. Jesteśmy w domu dobrych ludzi. A dzisiaj opowiemy naszym gościom i naszym kolegom o naszym domu, o Ukrainie. Przygotowaliśmy oczywiście występy nie tylko ukraińskich dzieci, ale też naszych polskich uczniów. Poza tym oczywiście wspomnienie Majdanu, bo to jest dla nich bardzo istotne i bardzo ważne wydarzenie. I to wszystko tak raczej bardziej na wesoło postaraliśmy się to przekazać. Znaczy nie chodzi mi o Majdan, tylko głównie o śpiewy, występy. Dzieci są w narodowych, typowych strojach, więc mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mała Poltawa to najpiękniejsze miasto na ziemi. Znajduje się w centrum, dlatego nazywana sercem Ukrainy. Tutaj brzmią najbardziej dźwięczne pieśni, są najsmaczniejsze pierożki i najpiękniejsze dziewczyny. O Poltawie mówi się, że jest malownicza. To znaczy, że wygląda jak obrazek z bajki. Czy to, że do waszej szkoły, a także do gimnazjum i do podstawówki również tutaj obok uczęszczają ukraińskie dzieci i to ma jakieś przełożenie na jednoczenie się, na integrację ich z waszymi uczniami, z uczniami polskimi? Oczywiście, nasze dzieci są bardzo zadowolone, nawet wczoraj dziewczynki, które biorą udział, mówią tak, że to jest tak... Mogą poznać kraj, który jest to właściwie obcy kraj, ale tak bardzo bliski. Dzieci bardzo się zaprzyjaźniły i to jest też sposób, aby im pokazać, jak te kultury są bliskie, jak to po prostu, jak jesteśmy bliskimi sąsiadami. To element realizacji programu Eurostudent, dzięki któremu w myślenickich szkołach, w Małopolskiej Szkole Gościnności, w gimnazjum nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 4 uczęszcza łącznie 15 ukraińskich uczniów. Jak ci się uczy razem ze swoimi polskimi kolegami? Bardzo fajne. Uczy się w gimnazjum nr 3 imienia Józefa Piłsudskiego. Mam bardzo dużo kolegów odnośnie tego i Ukraińców, i Polaków. Jak to ze względem z mojej strony, to Polska jest bardzo gościnnym krajem. Bardzo fajnie. Nie obawiałeś się, jak tu przyjeżdżałeś, jak przyjmą cię, jak odnosić się będą do ciebie polscy koledzy? No tak, trochę, ale potem, kiedy przyjechałem, pogadałem, to wszystko okazało się, że wszystko dobrze i... No. Może powiedzieć, że nawet oni trochę są trochę lepiej od naszych, odnosi się do gościów i do Ukraińców. Jak pan ocenia realizację właśnie tego programu, dzięki któremu tutaj łącznie uczy się 15 uczniów z tego, co słyszeliśmy? Ja chcę najpierw podziękować dyrekcji szkół, zespołu szkół za zaproszenie na Dzień Ukrainy. W takich trudnych czasach, którzy przeżywa Ukraina na dzień dzisiejszy, w Myślenicach, w tej szkole mamy 15 naszych rodaków, uczniów, którzy uczą się, wiem, w bardzo dobrych warunkach. Nauczanie jest na bardzo dobrym poziomie i wiem, że oni są bardzo zadowoleni. Ja chcę powiedzieć, że 7 grudnia przyjechała dość duża grupa naszych dzieci,
od 9 do 15 lat z lwowskiego obwodu, z rodzin rannych, zabitych z tej terytorii antyterrorystycznej operacji na Ukrainie. Oni w ciągu tego czasu od 7 do 18 grudnia będą tutaj zwiedzać Małopolskie. Już odwiedzili Kraków, Zakopane. Chcę powiedzieć, że oni mają najpierw taką rehabilitację psychologiczną. I to jest gest solidarności ze strony władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za to, że w ramach współpracy międzyregionalnej z lwowskim obwodem władze Małopolski mogli przyjąć naszych dzieci na wypoczynek tutaj, w tym pięknym kraju. Я стою сам на полі битви, і легкий страх оберне душу. Пожар фашиста земля застав тільки мрак і холод. І припоминаю собі життя, і між тисячами спомінь лежимо тим, за яким будем готов заложити життя. І припоминаю собі те, як матка мені співала, як пісню буква віхрем в голові надавощили мені. І філітей поднес свій меч. Поднес свій меч, щоб там вальчич і хранять всіх дороги мій. Мілощ, отчизне, пісні. Це мало руку,